Odłożyła słuchawkę i popadła w ciężką zadumę. Jakież to smutne. W gruncie rzeczy, po piętnastu latach życia na tej planecie, nie ma do kogo zadzwonić, nie ma do kogo się udać ani z radością, ani ze zmartwieniem, ani nawet po prostu z ciekawą nowiną. Czyżby było we mnie coś odpychającego? Pomyślała ze strachem i zwiewna wizja Klaudiusza przepłynęła przez jej pamięć. Czyżby rzeczywiście miała w sobie siłę odstręczającą każdego, kto się do niej zbliży? Nawet siostry od niej stronią, nawet rodzice z niej gpią. Nie interesują się, czy szczęśliwie dojechała z tego cholernego czaplinka. To oczywiste, kochają ją najmniej ze wszystkich swoich córek. Dlaczego? Czy dlatego, że ona, Ida, kocha ich tak mocno, najmocniej ze wszystkich? No tak, no tak, myślała sobie Ida, tkwiąc beznadziejnie przy pustym stole. Pustej kuchni i pustego mieszkania. Francuzi mówią, że zawsze jest ktoś, kto całuje i ktoś, kto nadstawia policzek. On l'embrasse et l'autre ton la A ja? Ja nadstawiam oba policzki i bez rezultatu. Bez rezultatu.